w naszej świątyni parafialnej, aby obchodzić gminny Dzień Strażaka, aby przez wstawiennictwo dzisiejszej patronki Maryi Królowej Polski, ale także przez wstawiennictwo świętego Floriana, patrona strażaków, podziękować Panu Bogu za ich posługę, prosić o bezpieczne wyjazdy i szczęśliwe powroty, aby otoczać modlitwą wszystkich druhów, a także ich rodziny, dziękując za to dobro, które przez ich przyczynę, przez ich ręce przenika, które się dokonuje. W intencji wszystkich druhów strażaków i ich rodzin sprawuję tę najświętszą ofiarę. Druhu prezesie, dowódca uroczystości, druh gość, melduje pod oddziały Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Drelów, gotowych do obchodów gminnego Dnia Strażaka. Strzeż, Panie, wszystkich, którzy będą korzystali z tego pojazdu, od wszelkich nieszczęść, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu i szczęśliwie powrócić. Niech ten pojazd będzie błogosławiony dla Twojej chwały i dla pożytku ludzkiego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Lubelskiego nr 23/23 z dnia 19 grudnia 2023 roku srebrnym medalem za zasługi do pożarnictwa zostali odznaczeni następujący druhowie: druh Piotr Tyszewski, druh Cezariusz Kowalczuk, druh Dariusz Balak, druh Adam Bachonko. Odznaczeni, wystąp! Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni następujący druhowie: druhna Agata Filipiuk, druh Michał Kołkowicz, druh Mateusz Magier, druh Dariusz Włodarski, druh Marek Jóźwik, druh Henryk Zdanowski, druh Michał Dzięcioł, druh Daniel Sforczuk, druh Karol Marczuk.
Chciałem, dziękując wszystkim, podziękować szczególnie młodzieżowym drużynom pożarniczym, zwłaszcza ich opiekunom i naszym bohaterom, tym dzielnym, młodym, mam nadzieję, strażakom, a adeptom sztuki pożarniczej, którzy tak dzielnie dziś w kościele i bez kręcenia się, mimo że było niewygodnie i gorąco niejednokrotnie, byli z nami, byli obecni podczas mszy świętej, są z nami i dają nadzieję tego, że umiejętności, doświadczenie to strażaka będzie dalej niesiony, nadal niesiony przez najbliższe lata, na czym nam wszystkim bardzo, bardzo zależy. Jesteśmy bardzo silną samorządową wspólnotą. Jesteśmy tyle warci, jesteśmy w stanie pomagać innych i każdy strażak, bez względu w jakiej jednostce funkcjonuje, jakie znaki rozpoznawcze nosi, jest wyjątkowy. Tam, gdzie chcemy pomóc, tam, gdzie wyciągamy rękę dla innego człowieka, tam, gdzie chcemy zaistnieć, tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna, tam jest właśnie ten etos strażacki, który ze sobą niesiemy, dla którego pracujemy i który nam wszystkim przyświeca. Ta nasza silna wspólnota niech trwa jak najdłużej. Życzę wam, szanowni druhne i druhowie, dziś w tym wyjątkowym dniu świętego Floriana, jak najlepszych i największych i najbardziej znaczących, ale też satysfakcjonujących osiągnięć i sukcesów. Spotykamy się w przeddzień pięknego i bardzo ważnego święta, święta braci strażackich. To bardzo dobra okazja, żeby przekazać wszystkim druhnom i druhom najserdeczniejsze życzenia i gratulacje i jednocześnie złożyć wam, kochani, serdeczne podziękowania za waszą aktywność, za wasze zaangażowanie, za waszą bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi. W imieniu komendanta miejskiego, pracowników cywilnych Komendy Miejskiej w Białej oraz strażaków z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Międzyrzecu chciałbym wam złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Floriana i miesiąca maja, miesiąca ochrony przeciwpożarowej. Wszystkiego dobrego. Chciałbym wam życzyć tego zaangażowania, które macie, żeby trwało, żebyście zawsze mogli swoje zadania statusowe spełniać. Dziękujemy, gratulujemy. Wszystkim wam, strażakom, dziękujemy. Gratulujemy szczególnie tym odznaczonym. Spotkaliśmy się z okazji Święta Strażaków na jutrzejszy dzień przypadającego świętego Floriana. Ale dzisiaj to nie tylko święto strażaków. To jest święto wszystkich, całej społeczności, bo strażacy służą społeczności we wszystkich wymiarach.